Siema, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Titan Souls. Muszę wam się do czegoś przyznać. Nie włączyłem nagrywania i coś pierdoliłem przez 5 minut. Włączyłem sobie tylko podłącz na OBS-ie, nie włączyłem nagrywania. Tak. Ale w sumie przez te 5 minut nie działo się nic ciekawego za bardzo, bo szukałem tylko dojścia do tego tytana. No i doszedłem do tego. I teraz rozkminimy, co mu zrobić. Pierwsze co widzę, to możemy mu strzały trafić do mordy. Sam ją wziął do siebie, okej. I co teraz? Mamy tą strzałę wyciągnąć z niego? Ała! Trzeba uważać, to wybucha, okej. Czyżbyśmy mieli coś zrobić z tymi kolcami? No patrzcie, jak to trafi, to czarny... Dobra, nie, bo ja teraz mam taki natłuk słów, że ja nie wiem, co mam mówić. I przez to, że to mam tak głośno, to ja też nie wiem, co mam mówić znowu. Więc trochę sobie przyciszę tę grę i będzie mi się trochę łatwiej myśleć, nie? Dobra, doszliśmy do tego, do jakiegoś pomarańczowego gówna, któremu da się trafić strzałę w mordę, tak? Jak już są strzały w mordę w mu tam, to mogę go przesuwać w różne śmieszne, dziwne miejsca. I rzuca on też takimi kamulcami, które pod wpływem ognia wybuchają, więc możliwe, że mamy go na to wciągnąć, nie? Bo możemy ciągnąć strzałę i jego razem z naszą strzałą, nie? Bo on wchłonie te strzały. I możliwe, że musimy go wpieprzyć na ten kamień po prostu i to będzie koniec? Chyba tak. Jest pewnie, tam pijemy go, tam wybuchnie, będzie fajnie, nie? Dobra, dajmy mu wciągnąć strzały dupą. I... Ja muszę skończyć, bo... Muszę zacząć się ruszać kamerą, nie? Bo jestem poza ekranem... Poza polem jakby widoczności tego, tej całej rozgrywki. I nie wiem generalnie, gdzie ja jestem. Więc albo muszę zacząć się ruszać kamerą, albo muszę... się trzymać w środku. Dobra, teraz zacznie pluć. Dobra, dam mu strzałę w mordę. Wypluję kamienia. Och, to będzie grube. No to wybucha, tak. Na 100% mam go tam wcisnąć. Grube będzie wyczuć moment, kiedy możemy... Kiedy jesteśmy na tyle bezpieczni, żeby go ciągnąć, nie? W ten głaz. Trzeba się jakoś ten... trzeba to szybko robić wszystko. Dobra, raz odskoczy. Potem zacznie, teraz zacznie pluć. I oczywiście trafimy strzałą nie w niego. Teraz sobie skoczy. Pluje. Tu głaz. Fuck! Teraz sobie zrobi kamień. Aha, okej. To już wszystko wiem. To był kryształ, nie? Dobra. To najpierw jak się go wbije na ten kamień, to zmienia się w kryształ. A potem trzeba mu nie dać wciągnąć tych wszystkich... Czy mamy go drugi raz strzelić? Chyba tak. No bo nie z kryształem, dobra. W sumie ma kryształ jakiś tam na mordzie. No nie, no traf, przecież. Tą basicową strzałą. Ach, ale... Ruszaj się szybciej troszeczkę, postacia moja. Jakieś dasze by się przydały, takie mocne. Dobra. To teraz go wykańczamy. Patrzcie, teraz go wykończymy. Fuck, albo nie. Albo on wykończy nas. Okej. Okay. Zróbmy może tak, żeby ustawić go jakoś blisko ściany może? Albo... Na pewno trzeba jakoś tak... My się musimy ustawić, żeby wypłuskały blisko siebie. Czy najpierw pluje. Teraz ciągnie dupą. Ustawmy się tu na przykład. Aha, bo on nie tak na jakąś odległość to bierze. Ach, no nie, no dobra, nie... Jak to jest w locie, to ciężko wyczaić, gdzie to spadnie. Muszę się jednak odsuwać. Nie mogę go ciągnąć od razu, tylko muszę jakoś... Najpierw się przedodżować raz może, i potem dopiero mogę zacząć go przyciągać w tę stronę, ale to nie będzie efektywne.
zdecydowanie nie jest fajne. Dobra, nie. Jeszcze raz, bo zapędziłem się w róg i trochę ciężko było się wymanewrować gdziekolwiek. Więc one more time. One more time. 5 minut 20 sekund. Dobra. Niech będzie. A i tak długo jak na takiego bossa. Nie jest on najłatwiejszy. Jest trudniejszy od tego, co był przed chwilą. Ale do najtrudniejszych też nie należy. Muszę trafić w to. Niech on to wciągnie. Dobra, wciągnij to teraz. Wciągnął, dobra. No nie no, zabił mnie tą kulą. Przecież byłem obok. Gad! Przecież to nie było prosto we mnie. No nie no. Gro. Gro, zrozum mnie. Nie zabijaj mnie. Ja chcę żyć. Muszę cię przeciorać na wszystkie strony. Dobra, ciągniesz raz. Hamul. Fuck! Jestem w dupiatym miejscu. Nie przy ścianie. Gdzieś po boku albo blisko środka, no. Bo ja cały czas raciągnę w stronę ścian. A to nie jest opłacalne. Nie ma jak uciekać, jak jesteś po ścianie, jesteś w rogu, no. Szczególnie, że on pluje na wysokość, na twoją wysokość. Jakbym się strzelał do ciebie, to może byłoby fajnie. Bo byłaby to największa odległość, jaka jest możliwa. Jestem przy ścianie. Ale te strzały się pojawiają nad nami. Więc nic nie. Dobra. To mnie nie zabiło, gdzieś staję obok. Widzieliście, że to było obok mnie. To nie było na mnie. Motherfucka. Jego trzeba jakoś po ścianę zapędzić, żebym odskoczył do ściany, żeby nie miał dalekiego pola od tego kamienia. Musi być jakoś blisko. Nie wiem, zmusić go, żeby szedł tam. No, ach. Dobra. No nie. Jakbym zdążył się odsunąć, nie? Jakby te strzała nie. Jakby to nie było na mojej mordzie już te strzały ogniste, to już byłby GG. Już bym go zabił. Pamiętaj, Erek musi szybko strzałę pociągnąć, żeby go w drugi raz potem trafić jeszcze ten kryształ. Czyli ten kryształ. W sumie ten kryształ jest fioletowy, no czego się spodziewamy, że to nie będzie słaby punkt. Jak w tej grze wszystkie słabe punkty są fioletowe. Dobra, nie, to odpuszczamy. Źle się ustawiłem. Mogę się pod ścianą, czy pod drzwiami ustawić, pod wejściem. To bym był poza jakąś chyba linią tych strzałów. Dobra, no do skutku ciśniemy. 15 minut to nawet nie jest. Jeszcze jest to w granicach rozsądku zdrowego. I tak taka sama napierdzielanka z takim mocem jakbyś nudna. Ale jeszcze ten odcinek nie trwa wieczności. Weź moją stronę przeskocz. No nie, no jeszcze strzały tak wciągnął, że dupa. Ach, nie! Ach, zajebałem się. Za dużo tych strzałów widziałem. Heszkę w myszkę, hym! Chodźmy jeszcze raz. Ja was wezmę do Krainy Rozkoszy, zrobię to. Z wami wszystkimi. A w tej krainie zniszczymy tego bloba. No, okej. No, dawaj. I... Aha, okej, czyli wybuch tego też nie może zranić, co w sumie jest sensowne, że wybuch może mnie zranić, no. Co ja sobie myślałem stojąc przy tym kamieniu, jak to wybuchło. No nie wiem, właściwie. Może wy mi powiecie, co ja sobie myślałem, piszcie w komentarzach. Dobra, raz w loba. Raz mu w mordę. Teraz on odskoczy. Nie. Dobra. Nie. Dobra. Przedaszuj się jeszcze gdzieś indziej może, co?
A nie, akurat wtedy pocisk jego idealnie. Proszę cię, to zaszuj się w sensowne miejsce. Ja wiem, że ja tego drąga na padzie mogę w dziwne miejsce akurat trzymać. Żebyś się rolował. Ja wiem, że cię mogę w lewo trzymać, ale roluj się nie w lewo, tylko tam, gdzie jest bezpiecznie, co? Myśl sam, a nie, że ja ci muszę kręcić padem, gdzie ty możesz iść. Dawaj. Udało się, kurde. Rozwaliliśmy gnojca. Dawaj. Wazelin, dawaj. Dziękuję wam wszystkim, kurde, za oglądanie, bo idziemy do save'a i w kolejnym odcinku rozwalimy tego z kolcza z tymi jajami, tego po prawej, tego co nie chcę rozwalać, bo pewnie będzie zły, bo to wygląda tak jak jeden z tych kolosów, tych bossów, tych niedobrych strażników. Dobra, to tyle na tym odcinku, dzięki za oglądanie, zapraszam was do kolejnych moich filmów, cześć.